Dzień Kolejarza. Dzień Kolejarza powinno się obchodzić na dworcu. A jak na dworcu, to można to połączyć z Międzynarodowym Listopadem Poetyckim i zaprezentować jakiś wiersz. A jeżeli wiersz związany z koleją w Polsce, to tylko Lokomotywa Tuwima. I dzisiaj będziemy ją tutaj mieli w kilku wariantach. Wystąpią dzieci razem z rodzicami z przedszkola nr 19 imienia Misia Uszatka. Wystąpią dorośli przedstawiający fragmenty tego wiersza w obcych językach. Będzie prezentacja tego wiersza w Gwarze Poznańskiej. Będą również piosenki. Mam nadzieję, że będzie sympatycznie. Myślę, że było sympatycznie. Daliśmy z siebie wszystko, myślę, że wypadliśmy kolorowo i tak miało być, bawiliśmy się świetnie. Nasze wrażenie jako występujących też fajne, bardzo fajne. To jest co innego niż występ w przedszkolu, niż przed taką publicznością i w takim otoczeniu tutaj dworca kolejnego. Piękne, nie spodziewałam się. Przyszłam tutaj z córką, która występuje, śpiewa, ale występ przedszkola z Lokomotywą po prostu rewelacyjny. Naprawdę bardzo sympatyczny.